sprawie ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji ulic Przyrodnia. To wcześniej projekt, który wpłynął do Rady, dotyczy ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków biurowych z drogami wraz ze zjazdami z drogi publicznej, drogami wewnętrznymi, parkingami nad i podziemnymi, infrastrukturą techniczną i przełączeniami z Przyrodnia. Jest to wniosek spółki Pytala do przekazu z Warszawy. Dotyczy terenu parkingu przy hotelu Chopin. Jeśli chodzi o samą inwestycję, to inwestor podaje wnioski, tak zresztą jakby ze stanem faktycznym. Przedmiotowy teren inwestycji jest niezabudowany, znajdujący się na nim dojścia do jazdy i placu stojowy przeznaczony do rozbiórki. Nieustalona część terenu pokryta jest zieleniu niską, średnią i pojedynczymi drzewami liściastymi i blaskimi. Drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją przewidziano do usunięcia lub przesadzenia. Drzewa i krzewy nadają się do zachowania, będą zabezpieczone w zasięgu systemów korzeniowych, jeliko przed niszczeniem podczas prac budowlanych. Jeśli chodzi o dane, to maksymalna wysokość to 34 m², maksymalna powierzchnia zawodowa to 3250 m². Dach ma być płaski, powierzchnia użytkowa około 25 000 m², kubatura około 100 000 m³, ilość kondygnacji 9 nadziemnych plus kondygnacja techniczna umieszczona na dachu, cofnięta od miejsca elewacji około 3,5 m oraz dwie kondygnacje podziemne, które mają być zlokalizowane garaże podziemne oraz pomieszczenia techniczne. Jeśli chodzi o powierzchnię sprzedaży, ma być to około 1700 m². Obsługa komunikacyjna ma być przez ulicę Przyrodnia. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, inwestor podaje we wniosku, że w garażu podziemnym ma być zlokalizowane około 246 miejsc postojowych. Natomiast na powierzchni terenu przewiduje się około 30 miejsc postojowych. Przewidywana powierzchnia biologicznie czynna około 10% powierzchni terenu inwestycji. A czy jest coś na to, a parking w takim razie, który hotelu, Chopin, gdzie będzie? Ulega likwidacji. Nie wiem, gdzie goście będą. Widocznie pani Mieczysławie przyjęto taką zasadę, jak już przy operze, że goście będą przyjęte tak samo. Bądź może lądowisko helikopterów na dach będzie. Pamiętam. Przecież dobrze, jeśli jedzie tak samo. W którym terenie zostanie zabudowane? To jest ten teren, gdzie jest parking. Ale to jest własność, czyjej to jest? Nie, proszę pani, chodzi o to, że składając wózeczkę, musi pani ale właśnie mieć prawo do tego terenu. Ale ja mogę pani powiedzieć na to. Ja, proszę państwa, odkryłem niedawno taką sprawę. Związaną właśnie z tym, jak to interweniować, ale jak to tutaj zeszło. Co tutaj była po prostu sprawa o właśnie budowie i pojawiła się taka informacja, że jest tam ten raport oddziaływania na środowisko i tak dalej i przejrzałem sobie ten raport i co zauważyłem? Zauważyłem, że miasto na początku tego roku sprzedało ten teren temu hotelowi. Znaczy nie hotelowi, tylko jakiejś innej firmie, ta inna firma chyba przyjmuje ten hotel i tak dalej. I co się stało? Nie tylko teren samego hotelu sprzedało miasto w tym roku, ale sprzedało właśnie ten teren, gdzie ta główna lejka leży. To jest moim zdaniem skandal. To skandal. W mieście nikt nie myśli. Sprzedał tą główną alejkę i jakoś tak będą. Nie, ja myślę, że pan myśli, pan nie docenia, myśli w tym mieście. No ale to po prostu no, myślenie zostało wyłączone w takim razie. Nie, ale po prostu nie myślał. Także po prostu nie wiem. I to jest problem jest tego typu. Bo dlaczego tego typu rzeczy, jak sprzedaż terenu takich wielkich na mnie, po prostu dają do opiniowania, a dają nam do opiniowania jakieś takie po prostu skrawki, jak pół stołu tego. No właśnie. A taki teren strategiczny, ważny dla mieszkańców, to sprzedane i myśmy nic o tym nie wiedzieli. Nie było żadnej naszej opinii. Ale to musimy to jakoś może w tym uzasadnieniu mocniej napisać. No ja bym chciał, żeby pani coś takiego zaproponowała. I ja po prostu zastanawiałem się, co z tym zrobić. Po
po prostu, że to zostało sprzedane bez wiedzy mieszkańców. No, i powiedzcie nigdy. Dobrze, żeby ty byle, ale jak nie referemontowali w tym roku? Pani Elżbieta, my wszyscy nie opiniujemy. No, dlaczego te opiniujemy takie byle co? Byle co takie opiniujemy, jakieś tam sprawy, a ważne tereny nie opiniuje. Ale ja chciałam właśnie na ten temat powiedzieć, bo ja byłam na komisji i to sobie oglądaliśmy, zapoznawaliśmy. Materiały są bardzo skąpe, powiedziałabym, że to jest bardziej skąpe materiały. Natomiast faktycznie na jednej sytuacji było pokazane coś w rodzaju terenu zabudowy, który wchodzi w tą aleję, a na drugiej sytuacji było poza tą aleją. I tak sobie do dziczy, nie wiadomo, czy to obejmie tą aleję, ale myślę, że tak, tylko że inwestor nie chciał może wszystkiego pokazać. Tak, ale jedno się może tak powiem. Czy to obejmie tą alejkę, czy nie obejmie? Bo już to jest inwestycja, że te rady zielone. Tak, to niezależnie od tego, że alejka była ważna, bo tam taka i mam sytuacja, że może pani przygotować, że to pasowało. To może ja wyjaśnię. Rozmawiałem z panem adwokatem, może nie adwokatem, architektem, który projektuje ten budynek. Dzwonił do mnie prosto z Wiednia. Nie mógł niestety przybyć na komisję i na sesję. Wyjaśnił mi, że ten teren inwestycji owszem zahaczał tą ścieżkę, natomiast ma, dotyczy to tylko i wyłącznie garażu podziemnego. Jest to możliwe, jeśli chodzi o wykonanie. Czy tak de facto w przyszłości będzie, tego nie wiem, no w każdym razie tak to przesłać. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj przysłali no właśnie, żebyśmy odstąpili od opiniowania z tego tytułu, że chcieliby się z nami spotkać i porozmawiać, jeżeli chodzi o inwestora. Czyli firma ta cała Trikala chciałaby tu się pojawić razem z firmą, która w tym momencie jest właścicielem hotelu Chopin. I no, może jakoś byśmy, nie wiem, no, przystąpili do rozmów z nimi, żeby oni nam faktycznie opisali, bo tam pan mi mówił telefonicznie, że tam jakiś kolektor pod ziemią jest, którego muszą ominąć, jeżeli chodzi o zabudowę podziemną. Jeżeli chodzi o zabudowę naziemną, faktycznie chcą ścieżkę zabudować i nawet tam w tym dodatkowym, co dzisiaj żeśmy dostali, jest narysowana alejka, jak będzie biegła. Bo tam jest alejka, jak będzie biegła. Także tak będzie inaczej biegła. To po prostu będzie dookoła tego budynku biegło. Tutaj jest alejka, ma sobie... Tak, chyba lepiej podjąć taki sposób biegła i tak dalej. Pani zaprosi na posiedzenie... Znaczy może będzie szła. Albo na sesję. Na następną. Możemy dzisiaj opiniować, skoro będzie biegła. Proszę państwa, podstawowa sprawa, to, że inwestor przybędzie za 3 tygodnie, nie powoduje tego, że ta procedura, która już trwa, nie zostanie wstrzymana. Po prostu przy tym terminie, jeśli już Wydział RP, który będzie miał odpowiednie dokumenty, wyda bez nas po prostu postanowienie i tyle, decyzja. Później może być na przykład za późno. A w razie czego możemy uchwałę decyzję z negatywnej na przykład na pozytywną, prawda? To znaczy, żebyśmy mieli świadomość, tam tutaj w uzasadnieniu komisja odbyła, że naszym zdaniem za wysoką zabudową. Co prawda w przesłanych dokumentach, które dzisiaj otrzymałem, poprzednia budynka jest na tą wysokość, 34,5 metra. Nam się oczywiście ta wysokość nie podoba. Ta powierzchnia biologicznie czynna faktycznie jest podana, że minimum ma być 10%. Uważamy, że przy tym terenie zielonym powinny być jakieś zachowane proporcje i on w zasadzie powinien bardziej spełnić funkcję terenu zielonego niż tej zabudowywanej, choć takie zakusy są prowadzone. A tym bardziej, że w tym rejonie naprawdę z racji różnych urzędów, które tam mają miejsce, problem komunikacyjny będzie się pogłębiał przy każdym
z tego typu budynków, bo jest to duży budynek, na pewno każdy z pracowników w większości będzie chciał się pojechać raczej samochodem, część może i komunikacją. Natomiast to, co nas boli, to na pewno to, że część tego terenu zielonego wraz z zielenią ulegnie pilnacji. Ja też to jest taka racja, żeby nie zostali w tym kwestii negatywnej z tego względu, że pan się przyznał, że równorzędnie on będzie zgłaszał jeszcze kilka projektów o warunki zabudowy. I teraz no, chyba nasza pozycja wyjściowa będzie lepiej widziana, jeżeli będziemy, no, pokażemy, że jest, że negatywnie chcemy z wami rozmawiać, a nie zabudowanie. Tyle parków znikło ostatnio. Pani Magda pisze. Ja jestem szczery, jestem mocno zespół spinany. Jeżeli trafię na z rodziną, to z rodziną. To jest przeciwko temu, że Proszę,
Po sprzedaży przez gminę w Kraku terenu rekreacyjnego, parkingu, terenu rekreacyjnego. To parking nie już będzie na którym znajduje się główny
pierwszy dział komunikacyjny prowadzący od Rąda Mogińskiego do wielu urzędów i osiedla mieszkaniowego. Rada Dzielnicy protestuje przeciwko praktyce nieinformowania Rady przez odpowiedzialne wydziały Urzędu Miasta o zamiarze sprzedaży lub zbycia terenów działów będących własnością miasta, a leżących na terenie dzielnicy. Rada Dzielnicy z oburzeniem obserwuje sukcesywne zabudowywanie terenów zielonych i rekreacyjnych miasta Krakowa. To jest jedna uwaga, pani. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o uzupełnienie listy. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu po poprawce? Bo jeżeli nie, to będziemy głosować. Nie widzę, w takim razie głosujemy nad projektem uchwały po poprawce. Pani Magdaleny. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Janusz, a robimy także zapraszamy Państwa na posiedzenie komisji czy na sesję? Szanowni mieszkańcy są oburzeni w dzielnicy Brzeg. Tak, bo mieszkańcy nie wiedzą, ale będą do mieszkańcy nie wiedzą, ale się dowiedzą, to będzie dla niego. Dobrze, punkt